które zależą od zapytania, od dokumentu, czy to faktycznie jest to TF, IDF, czyli im częściej występuje term w dokumencie, tym jest lepiej. Im rzadszy jest to term, tym też jest lepiej. To jest tą najważniejsza rzecz, którą warto zapamiętać w tej podstawowej wersji tego rodzaju trafności. Jak już mówiłem, jest ich więcej, nie będę ich przedstawiał w tej chwili, ale polecam się zapoznać. Okej, okay, no dobra, to teraz to jest ten fragment, w którym muszę coś poklikać i to jest ten moment, kiedy coś się może naprawdę zepsuć. Będę prosił, żeby ludzie, którzy są troszeczkę dalej, powiedzieli mi, czy to dobrze widać. Jeszcze nie. A na przykład teraz? Aha, nic nie widać. Dobra, momencik, to wszystko było zaplanowane. Przełączyłem na dwa ekrany i generalnie to miałem dobry pomysł. Momencik. To w trakcie, jak próbuję przeklikać się tutaj, mam zamiar w tej chwili wam pokazać no, bardzo prostą aplikację, która indeksuje dokumenty oraz później odpytuje na jakieś konkretne słowo. Od razu zaznaczam, że przykłady są dość proste, bo stwierdziłem w którymś momencie tworzenia prezentacji, że no niestety nie jestem w stanie zawrzeć w niej tyle, co bym chciał, chyba że siedzielibyśmy tutaj pół dnia, a nie sądzę, żeby ktoś miał na to ochotę. Zaraz będzie to widoczne. Dlatego przykłady są proste, ale mam zamiar przejść do konkretnych części związanych z tymi przykładami w innych prezentacjach, które mam nadzieję po dzisiejszej jeszcze nasi kochani liderzy pozwolą mi przeprowadzić. Dobrze. Widoczne? Tam chciałbym, żeby ktoś z tyłu mi pomachał. Łukasz? Okej, okay, dobra, super, dzięki. No jak mówiłem, chcę wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Niestety trochę mi rozjeżdża się, bo rozdzielczość nie jest najlepsza, więc bym musiał troszeczkę przejeżdżać. Mamy dwie części, czyli indeksowanie i odpytywanie. Przepraszam. Teraz jak wygląda indeksowanie? Po pierwsze musimy faktycznie stworzyć tak zwanego indeks writera. I tutaj dochodzi dość interesująca rzecz, jeśli chodzi o Lucene, czyli tak zwane directory. Directory to jest tak naprawdę najniższa warstwa samego indeksu, czyli to, w jaki sposób on jest zapisany, z czego co jest ich kilka rodzajów. Tutaj używamy FS Directory, które, jak można się domyślić, oznacza po prostu zapis na systemie plików, ale są też takie rzeczy jak pamięciowe directory czy NFS i tak dalej. Ostatnio też doszło HDFS-owe directory do Hadoopa, znaczy do HDFS-a i do późniejszych prac na Hadoopie. Najczęściej używa się jednak FS Directory, dlatego że umożliwia najwięcej operacji na plikach. NFS właśnie pod tym względem jest bardzo kłopotliwy, bo trudno się operuje na lokach w rozproszonym środowisku, a przynajmniej w zdalnym środowisku. Jak już mamy otwarty nasz directory w tym miejscu, to tworzymy sobie konfigurację naszego writera. Konfiguracja przyjmuje w podstawowej wersji dwa parametry. Można to oczywiście dołożyć to znacznie więcej. W match version, czyli tak naprawdę, może przejdę. Jest to wersja indeksu Lucene. Aktualna, najnowsza wersja Lucene to jest 4.8.1. One przeskakują tutaj co subwersję, czyli 4.8. Ta wersja jest ustawiona po to, żeby można było za pomocą jakiejkolwiek wersji Lucene teoretycznie cofnąć się do którejkolwiek wcześniejszej. Jeśli zmienilibyśmy wersję na 4.2, to bylibyśmy w stanie załadować indeks, który był w wersji 4.2, aczkolwiek bylibyśmy pozbawieni pewnych feature'ów, które oczywiście dostarcza nam nowsza wersja. Dobra, co? OK. Stworzyliśmy sobie naszą konfigurację, ustawiamy jej odpowiedni tryb otwarcia, znaczy otwierania indeksu, no i tworzymy naszego indeks writera. Dalsza indeksacja polega na tym, że do writera dodajemy pewne dokumenty, co zaraz pokażę tutaj. Resource to jest taka mała klaska, którą stworzyłem po to, żeby wczytać dane z pliku. Ona będzie się pojawiała w każdym z moich przykładów. Zawiera pliki. Plik to jest JSON-owy plik w wielkości 9000, stworzony przez taki software, który się nazywa JSON Generator, polecam. Aczkolwiek on nie reprezentuje żadnego fajnego tekstu w sensie gramatycznym i tak dalej, czyli powiedzmy Lucy nie jest w stanie tutaj zaszaleć. Wybór był specjalny dlatego, że nie ma na to czasu, żeby pokazał wam faktycznie, jak to działa. Aczkolwiek planuję to zrobić w przyszłości, jak już powiedziałem. Także tutaj zapisuję do writera wszystkie dokumenty. Wspomniałem, że Lucene działa na blokach tekstu i to jest w większości prawda. Faktycznie to, co indeksujemy, to są bloki tekstowe. Oczywiście możemy wstawić je też tak, jak są, bez indeksowania, ale jesteśmy w stanie też dopisywać wartości liczbowe. Służy do tego inny rodzaj pola, nazwie long field. Normalnie dodajemy tutaj pola text field. A już nie będę przechodzić dalej. Po zaindeksowaniu Lucene wymaga, żebyśmy
zakomitowali nasze poczynania. Co jest akurat w przypadku Lucin, jeśli zamykamy indeks w Writera, to oni tak się zakomitują, także ten blok, ta linka tak naprawdę nie jest potrzebna, chciałem ją tylko pokazać, żeby było wiadomo. Mamy tutaj blok z Java 7, Try with Resources, który podejrzewam, że znacie. No dobrze, no to jak tak powiedzmy, że w tym momencie mielibyśmy zaindeksowane, żeby zaindeksuję, jak tylko pokażę wyszukiwanie, żeby od razu można pokazać, że coś się faktycznie szuka. Przejdźmy do samego szukania. Tutaj z kolei powstaje coś takiego jak indeks searcher. Znowu musi otworzyć jakieś dyrektory. Tym razem i to, co jest interesujące, powstaje indeks reader. Indeks lidera można czytać dokumenty, nie można po nich szukać, ale można faktycznie, jeśli znamy Lucin ID, to faktycznie możemy po prostu wyciągnąć dokumenty. No to teraz nas to interesuje, chcemy poszukać, tworzymy nowy searcher na podstawie lidera. Wyszukanie wygląda tak. Mamy searchera, wykonuje na nim search, już Wam pokazuję get query. Query parser, do zapytania służy query parser, znowu musimy podać mu wersję Lucin, bo znowu musimy wiedzieć, jakie feature'y są dostępne. Jako drugi parametr podaję mu nazwę pola, po której szukamy, jest tam name, sprawdzałem, i analyzer. Tutaj w obu przypadkach, zarówno indeksacji, jak i odpytania, użyłem tego samego analyzera. Jest to standard analyzer, który praktycznie robi takie podstawowe rzeczy, jak rozbicie po białych znakach, czy zmniejszenie, czy przerobienie wszystkiego na małe litery, takie rzeczy. No i szukamy słowa Luna. Tak się składa, że akurat wiem, że coś takiego tu jest. Dobra, teraz indeksujemy. Trochę do potwa tam, a, bardzo trochę, bardzo krótko. No i wyszukaliśmy. To ja wiem, że to trochę mi wyjeżdża, naprawdę ciężko jest zrobić inaczej. Jak widać, niezależnie czy to jest pierwsze słowo, czy drugie słowo, faktycznie wyszukuje to, co powinno. Tutaj mamy zapisane pola, tak jak powiedziałem, możemy sterować pola, to znaczy, że także możemy je później odczytać z indeksu. No, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj nie ma co bardzo się rozwodzić. Jak już powiedziałem, to jest bardzo, bardzo podstawowa rzecz. Bardzo bym chciał zrobić prezentację dotyczącą analizerów, których można opisywać bardzo długo. Tutaj jest użyty podstawowy, ale napisanie takiego analizera jest bardzo łatwą rzeczą. Zresztą nawet ten podstawowy ma, nawet podstawowy analizer, który w sumie może pokażę, jest dość prosty, czyli robi tak naprawdę kilka rzeczy. To jest właściwie cały kod analizera, który jest istotny. Napisanie czegoś takiego samodzielnie jest czymś bardzo łatwym. No dobra, to może teraz. Też by zadziałało. W pierwszych innych przypadkach mam też ten. Ale dobra, przejdźmy z powrotem do naszej prezentacji. Teraz już nie mam notatek, będzie mi szło gorzej. Dobra. Okej. Okay. Pokazałem Wam przed chwilą Lucin, bibliotekę, która służy do wyszukiwania. Teraz prawda jest taka, że w większości przypadków rzadko kto Lucin korzysta bezpośrednio. Sami widzieliście, co musiałem robić, tworzyć dyrektory, musiałem ustawiać analyzery. To były bardzo proste przypadki. Jeśli chciałbym zrobić coś więcej, to no, trochę bym się namachał. Także struktura dokumentu nie jest, tworzenie dokumentu też nie jest zbyt fajna, bo musiałbym za każdym razem, kiedy chciałbym coś nowego zaindeksować, podać ten analyzer. Na takie bolączki, a także wiele innych, powstały usługi, które wykorzystują Lucin jako swój silnik. Tak to ktoś określił, te usługi to jest jak samochód, w którym Lucin jest silnik. Głupie porównanie. I najpopularniejszą taką usługą w tej chwili dostępną jest Solar. Solar jest usługą, która powstała, że nie skończyłem, w 2004 roku. Stworzył ją człowiek zwany Yannick Selly. Nie potrafię wymówić jego nazwiska, ale pracuje też nad nią do dzisiaj. Co jest istotne, 4 lata temu, w 2010 roku, zespół, który tworzył Solara, połączył się z zespołem, który tworzył Lucin, tworząc jeden zespół tak naprawdę, a później jedną firmę Lucidworks. I od tamtego czasu wersje Lucin i Solara wydawane są razem, czyli najnowsza wersja Lucin jest dokładnie tak sama jak najnowsza wersja Solara, czyli 4.8.1. Oczywiście nie oznacza to, że Solar korzysta z wszystkich feature'ów Lucin, jest tam sporo, które trafiają dopiero później, ale faktem rozwój dzieje się jednocześnie, co powinno też zapewniać mu dość dobrą kompatybilność z tą biblioteką. Jak już wspomniałem, jest bardzo popularna. Tak naprawdę co ona daje poza Lucin, to jest schemat dokumentów, który możemy sobie zdefiniować. Schemat może generować się również dynamicznie w niektórych sytuacjach, dzięki czemu nie musimy za każdym razem podawać, jakie analizery są użyte, jakie
jakie podczas zapytania, podczas indeksowania. Możemy też określić trochę więcej typów niż liczba i tekst. Solar stara sobie jakoś to przerobić tak, żeby one dalej były wyszukiwalne. Umożliwia shardowanie i replikację. Te koncepty weszły trochę, znaczy przynajmniej shardowanie weszły trochę później do Solara. Replikacja była dostępna do pewnego momentu tylko w formie master slave. Także doszło wsparcie dla elastycznego, dla cloud computingu, aczkolwiek one doszły dopiero w wersji 4.0 w formie czegoś, co się nazywa Solar Cloud. Tak naprawdę na dojrzałą już usługę zostało nałożone. Co jeszcze można powiedzieć ciekawego o samym Solarze? Mianowicie jego dokumenty są podzielone w tak zwane kolekcje. Kolekcja mniej więcej odpowiada temu, co oznacza indeks Lucene, czyli można szukać po całej kolekcji w miarę normalny sposób, jednak tam dodaje feature, które wcześniej wspomniałem, tak jak shardowanie czy replikacja. Generalnie nie czuć tego, jak się wyszukuje faktycznie, jest to jakoś przykryte. W przypadku Solara nie będziemy usiąść za długo, po prostu od razu pokażemy go. Przygotowałem taki sam kod jak wcześniej, aczkolwiek wcześniej chciałem pokazać Wam adminkę do Solara. Bardzo ładną adminkę, naprawdę. Trzeba powiedzieć, że Solar po jakimś czasie w końcu stworzył adminkę, z której da się korzystać. Koledzy, którzy pracowali z na przykład produktów, mogą powiedzieć, że to naprawdę nie było tak od początku. Co tutaj można ciekawego? No, dashboard pokazujący dane maszyny, jakieś tam propertiesy dotyczące tego, co jest ładowane przez Java. No i to, co nas najbardziej interesuje, czyli możliwość podejrzenia naszej kolekcji. I teraz tak, stworzymy kolekcję Juke, żeby pokazać Wam, jak to działa. Co jest istotne w tym, co tutaj mogę Wam pokazać, to jest schemat, o którym wspomniałem wcześniej. Oj, przepraszam Was bardzo, nie sądziłem, jak działa to na tej rozdzielczości, widać, działa dość kiepsko. Co jest jednak istotne, mam nadzieję, że widzi, może powiększę, jak powiększę, będzie jeszcze gorzej oczywiście. To tak nie powinno wyglądać, ale tutaj macie określone pola, które wcześniej dodawały się, musiałem dodawać ręcznie, co robiłem w jakiejś tam pętli. Co jest istotne? Pola typu long to są pola liczbowe, oczywiście one nie są analizowane, bo niby jak. Pola typu string to są po prostu string wzięty i znowu przerzucone bezpośrednio do indeksu. Text general to jest zdefiniowany właśnie indekser, znaczy indekser, tak naprawdę analizator w tym polu, zaraz Wam pokażę je dokładniej, jeśli będzie cokolwiek widać. Ten tekst, tylko tekst general. Przejdźmy trochę niżej, a właśnie tak zrobię. Ten plik jest bardzo duży, ale to wynika z tego, że skopiowałem go z przykładu. Tutaj jest zawsze, z Solarem jest collection 1, który jest takim przykładowym indeksem, który zawiera chyba wszystkie możliwe kombinacje analizatorów. Jak wspomniałem wcześniej, określamy, jakiego typu to jest pole, co to jest postgrim, to nie będę mówił, bo nie ma sensu w tym momencie, ale możemy przede wszystkim określić analizatory, czyli analizatory indeksowania. Tutaj jest to standardowy tokenizer, taki ten sam, który użyłem wcześniej. Stop filter factory tak naprawdę jest po to, żeby pewne słowa, które nie chcemy, żeby znalazły się w indeksie, wyrzucać. No i dalej mamy lowercase filter factory, myślę, że nie muszę to tłumaczyć. Później mamy definicję analizatora, który działa podczas zapytania. To, czym się to różni, to jest, pojawił się tutaj synonim filter, czyli podobny przykład, jak ja podałem, czyli że w trakcie indeksowania nie zapisujemy synonimów, ale rozbijamy słowa, które są w zapytaniu na wszystkie synonimy, do tego służy parametr, który się nazywa expand true. No i tak to mniej więcej działa. No to może znowu przejdźmy do przykładu w kodzie. A czasem myślałem, że miał więcej. Dobra. Tu będzie prościej. Solar dzięki temu, że ma zdefiniowany ten schemat, albo jest ona generowana, nie musimy robić tego wszystkiego później w kodzie, tak że te przykłady będą dużo prostsze. Tak naprawdę team, który tworzy Solara, dostarcza nam też bibliotekę. Biblioteka się nazywa SolarJ. Ona dostarcza z kolei klasę, która się nazywa SolarServer, która jest tak naprawdę naszym klientem. W nowszej wersji ona działa w ten sposób, że ona zostawia jakieś tam sobie wątki w Tedpoola w tle, dlatego trzeba niestety go zamknąć później to Solar serwera, ale dzięki temu pozwala na jakieś asynchroniczne operacje na tym indeksie. Nie, tak to mniej więcej wygląda. Znowu robimy podobną operację jak wcześniej, czyli każdy dokument dodajemy do naszego Solara. Tu jest to bardzo proste, tutaj właściwie jest tylko jeden rodzaj pola. Ten mechanizm, który tutaj... A, przepraszam Was, niech ktoś krzyczy, że nie włączyłem prezentera. Nie włączyłeś prezentera? Tak, zanim zacząłem mówić najlepiej. Tutaj właściwie dodajemy po prostu wartość pola, nieważne, to już sam indeks będzie dbał o takiego nas typu. To, co zrobiłem tutaj, wynika z tego, że JSON wczytuje integery jako double i nie chciałem, żeby to się pojawiało w indeksie, także tego nawet normalnie nie musiałbym robić. I to jest właściwie wszystko, to jest całe indeksowanie. Odpytywanie też nie jest szczególnie trudne.
Służy do tego metoda query, której po prostu podajemy Solar Query. To jest dokładnie to samo, co widzieliście wcześniej, czyli odpytanie się pola name o wartość luna, jak widać, z małej litery. Także odpalmy to. Jak widać, znowu znaleźliśmy. Jeśli ktoś jest uważny, może zobaczyć, że kolejność się nie do końca może zgadzać z tym, co robiliśmy wcześniej. Wynika to z tego, że same dane zostały zaindeksowane troszeczkę inaczej, także trafność też była troszeczkę inna. Ale jak widać, działa. No dobra, no w tym momencie jeszcze, żeby pokazać, że faktycznie działa, że faktycznie zaindeksowałem coś, a nie tylko coś wydrukowałem właśnie na ekranie. Aha, przepraszam, ja was przepraszam, muszę zmniejszyć, muszę kliknąć to i żeby znowu powiększyć. I teraz mogę zrobić coś takiego. To sformułowanie oznacza, że odpytujemy wszystkie pola o wszystko. Jak widać, faktycznie w indeksie coś było, coś jest. Jak już mówiłem, ten zasób zawiera 9000 rekordów, jak widać, 9000 rekordów się dodało. No dobrze, no to przejdźmy szybciutko do ostatniego naszego kandydata, Elasticsearch. To, co ludzie mieli często zarzuty do Solara, to jest to, że tak naprawdę punkt startu z tą usługą jest taki, że trzeba spędzić na tym dobre godziny, żeby faktycznie zacząć na tym pracować. Co więcej, Solar do bardzo niedawna jeszcze praktycznie miał żadnych mechanizmów bardziej skomplikowanych niż Master Slave do tego, żeby działać w chmurze. W odpowiedzi na te wszystkie problemy oraz na bibliotekę Compass, która istniała wcześniej również oparta na Lucene, Shay Bannon w 2010 roku otworzył projekt Elasticsearcha. Shay Bannon pracuje przy projekcie również do dzisiaj, udało mu się założyć firmy dookoła niej, także Elasticsearch już ma jakieś wsparcie. Ale co można powiedzieć o samym Elastiku? Elastic powstał w idei tak naprawdę szybkiego startu, czyli Elasticsearch jest takim rodzajem usługi, który można wystartować w ciągu naprawdę 15 minut. Jeśli zainstalujemy usługę, to już w tym momencie możemy doindeksować, nawet nie tworząc indeksu, który wam wcześniej pokazałem w Solarze. Ma bardzo sensowne defaulty dotyczące zarówno tworzenia indeksów, jak i rozprzestrzeniania się w chmurze. Na przykład jest w stanie z automatu, jeśli tylko w podsieci znajdzie się więcej elastików, połączyć się w klaster. Co więc, ale przy tym wszystkim nie traci nic ze swojej konfigurowalności. To znaczy wszystko to, co w Solarze tak naprawdę można zrobić, prawie wszystko, można zrobić też tutaj, można zrobić to po czasie, na przykład, nie wiem, chcemy sobie dodać, stworzyć indeks, chcemy coś potestować. Nie ma najmniejszego problemu, żeby już po zrobieniu tego wszystkiego dodać pewną konfigurację, która od tego momentu będzie istotna. No to trochę tutaj troszeczkę mogą być problemy w niektórych miejscach, ale w ogólności ten pomysł zazwyczaj działa, czyli faktycznie tworzy po prostu, instalujemy Elastica, działamy, zaczynamy indeksować bez żadnych zmian, od razu działa. Co jest jeszcze istotne, Elasticsearch założenia miał być bardzo rozszerzalny, to znaczy łatwy sposób, można tam instalować pluginy, dodawać pewne rzeczy od siebie. Co więcej, od początku tworzony był z bardzo ładnym API restowym, którego Solar jeszcze do dzisiaj właściwie nie ma. Solar ma API restowe, ono jest dość prymitywne. A do tego ma naprawdę dobrego klienta javowego, przynajmniej javowego widziałem, który od razu działa asynchronicznie i odwzorowuje API restowe, mimo tego, że sam działa tak naprawdę na końcówce binarnej, jeśli chodzi o API. Szybciutko przykład. Jedna rzecz, której jest Elastic nie ma, to nie ma swojej adminki, przynajmniej nie ma swojej adminki out of the box. To nie jest żaden problem, bo jak już powiedziałem, instalowanie pluginów jest banalnie łatwe, chyba że doświadczenie moje musisz przejść przez długi proces change requesta, który potrafi trwać 2 dni. Ale generalnie, jeśli mamy dostęp do maszyny, na której to stoi, jesteśmy w stanie bardzo szybko zainstalować jakiekolwiek pluginy. Jednym z popularniejszych jest plugin Head, który właśnie, powiedzmy, jest taką adminką, albo raczej możliwością podglądania tego, co mamy. To jest nasza maszyna, jak widać, nie mamy absolutnie żadnego indeksu. Warto wspomnieć, że indeksy w Elasticu podzielone są na tak zwane typy dokumentów. Możemy szukać zarówno po jednym typie, jak i po wszystkich możliwych. No dobra, no to teraz mój przykład. Tu się pojawiło. Gdzie jesteśmy? Elastic. Elastic się bardzo fajnie prezentuje, dlatego że... Dlatego że jest najłatwiejszy ze wszystkich, jeśli chodzi o indeksowanie. Tak naprawdę źródło dokumentu, które miałem, nie musiałem robić z nim nic. Zaraz to wam pokażę. Czyli indeksacja jest tutaj. Jak wspomniałem, mamy tutaj przy indeksach mamy też typy. Nasz indeks nazywa się Juke. People to jest nasz typ. Musimy jeszcze podać, pod jakim ID chcemy zapisać. Pobieram to ID tutaj w tej metodzie. Jako source ustawiamy element, czy element to jest to, co pochodzi po prostu z resource'a. Te elementy są po prostu w tym momencie mapy, aczkolwiek w Elasticu są tysiące sposobów na to, jak można podać źródło dokumentu.
Execute tworzy, tak naprawdę odpala nam indeksowanie, ale co jest istotne, odpala je w sposób asynchroniczny. Action Get jest odpowiednikiem Geta z feature'ów Java'owych. Także jak widać, to jest bardzo nieoptymalny przykład. Chciałem, tak, jeśli bym faktycznie chciał indeksować dokumenty, to nie robiłbym to w ten sposób normalnie, ale powiedzmy jakoś jest w miarę reprezentatywny. Wyszukiwanie jest również bardzo łatwe. W podobny sposób jak wcześniej przygotowujemy searcha na jakimś indeksie, podajemy mu typy, bo możemy szukać po większej ilości typów, które nas interesują. Podajemy mu zapytanie, bardzo query builder, za pomocą czegoś takiego, co się nazywa query builders, bardzo potężna klasa. To jest najprostsze możliwe jej wykorzystanie. Znowu pole, jego wartość, execute i action get. Dostajemy jakiś rezultat, rezultat tego później wyświetlamy i zaraz będziemy mieli okazję to zobaczyć. Uruchamiamy. Przypominam, że faktycznie nasz przykład jest bardzo nieoptymalny, więc może się wydawać, że jest wolniejszy od pozostałych przykładek. Naprawdę nie jest. No i znowu znaleźliśmy. Kolejność ta znowu może być lekko różna, wiadomo, te zapytania generalnie działają na różnych domyślnych wartościach. Teraz zobaczmy, czy widzimy to tutaj. Widzimy. Jak możecie zauważyć, powstał nie tylko, że powstał indeks, ale także powstał indeks, który ma już od razu 5 shardów, to jest 0, 1, 2, 3, 4 tutaj, oraz dwie repliki. Co zabawne, on stworzył dwie repliki, mimo że tak naprawdę jeszcze ma tylko jedną maszynę. Stąd żółty status i informacja unassigned. Jeśli w tym momencie byśmy wpięli dodatkową maszynę, na co w tej chwili już nie mam czasu, to automatycznie by się ona wpięła w nasz klaster i przejęłaby repliki, które tutaj są widoczne. No dobrze. Właściwie to są narzędzia, które chciałem Wam pokazać. Wydaje się być oczywistym pytaniem, z którego narzędzia należy korzystać, tak? Czy warto korzystać, czy które jest fajniejsze. Nie odpowiem na to pytanie, wbrew temu, co niektórzy ludzie może by chcieli. To, co mogę na pewno powiedzieć, to, że jeśli tworzycie sobie standardową aplikację gdzieś tam, to warto użyć Lucene, bo nie chcecie tworzyć sobie jakichś dużych usług do tego. Ale jeśli chodzi o poszczególne wyszukiwarki, tak jak Solr czy Elasticsearch, każda ma swoje plusy, jak zawsze, każda ma swoje minusy. Na pewno u Solara plusem jest to, że ma dużo większe community jeszcze niż Elasticsearch. Jest na pewno bardziej popularny. Warto wspomnieć to, co napisałem tutaj, czyli od marca tego roku Amazon korzysta z Solara jako swojej podstawy do Cloud Searcha. Jeszcze nie udostępnia natywnego API, niedługo ma zacząć. Team jest ten sam co Lucene, więc teoretycznie daje to lepszą kompatybilność. Jak wspomniałem wcześniej, nie znaczy to wcale, że ma więcej feature'ów. To się akurat nie dzieje. No jest jedna rzecz, którą warto wspomnieć, co prawda mają dość słabe te swoje API restowe, ale to, co tam się pojawiło, to jest shard splitting, pozwalający na zesplitowanie jednego sharda na dwie mniejsze, równoważne części, czego Elastic nie potrafi w tej chwili. Jeśli ustawiliśmy 5 shardów na samym starcie, będzie miał ten indeks do końca życia 5 shardów. A co można powiedzieć o Elasticu? Elastic jest bardzo łatwy, jeśli chodzi o tworzenie wszelkiego rodzaju pluginów, także takich narzędzi do integracji z innymi źródłami danych zwanych riverami. Tworzy się to bardzo łatwo, można bardzo szybko coś takiego stworzyć, przez co tych narzędzi faktycznie jest całe mnóstwo. Elasticsearch z miejsca wspiera na dobry, myślę, że tak 3 razy więcej źródeł informacji niż Solr i myślę, że w internecie jest ich też znacznie więcej. Co więcej, fajnie integruje się z pewnymi toolami do wizualizacji danych. Przykładem tutaj może być Kibana, która chyba jest stworzona przez ten sam zespół, która naprawdę przepięknie pokazuje to, co jest w indeksie, polecam. Pozwala na bardzo szybkie tworzenie oprogramowania, to znaczy ten właśnie przykład, że zainstalowaliśmy Elasticsearcha, nie zrobiliśmy nic więcej, nie martwiliśmy się o format naszych dokumentów, bo Elasticsearch jest w stanie przyjąć zagnieżdżony format, czego Solr i Lucene nie potrafią i po prostu zaczynamy działać. Już w tym momencie pracujemy, już możemy szukać, robimy wszystko. A jeśli stwierdzimy, że okej, to nam nie starczy, możemy zawsze później to zrobić, czyli generalnie bardzo ładne słowa, agile'owo można pracować z Elasticiem. Ma bardzo fajne restowe API, takie naprawdę porządnie restowe, oparte na JSONie. Jeśli dokładamy, jak już Wam wspomniałem wcześniej, można dokładać klastry, one będą się ładnie wpinały, znaczy dokładać serwery, one się będą ładnie wpinały w klastry. Te wszystkie dane będą rebalansowane z automatu tak naprawdę. No i tak jak wspomniałem wcześniej, jest to JSON, czyli jeśli zapisujemy źródło dokumentu, możemy spotkać JSONa, co jest całkiem ładne. Tutaj garść linków. W pierwszym mamy to, co ja właśnie Wam pokazywałem w postaci kodu. Niżej macie adresy do wszystkich tych bibliotek i usług, które omawiałem. Polecam ostatnią stronkę, Solr versus Elasticsearch. Jest tam w miarę aktualne porównanie obu usług. W miarę, bo tam są powiedzmy o jedną wersję wstecz i tak jest dokładne. Zdecydowanie polecam.
No i tak naprawdę zamiarem mojej prezentacji tutaj było tak naprawdę pokazać Wam te narzędzia, aczkolwiek bez dokładniejszego omawiania, jak już wspomniałem na początku. Gdybym miał to zrobić, to siedzielibyśmy tutaj pół dnia albo jeszcze dłużej. Dlatego mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować chociaż tym tematem. Jeśli tak, zostawcie mi komentarze później w ocenach. Jeśli będzie jakiś odzew, z przyjemnością zrobię prezentację, która pokaże bardziej zaawansowane feature'y tych narzędzi. No i właściwie tutaj skończyłem. Czekam na pytania. Wow. Na czym jest zbudowana wyszukiwarka Allegro? Czy na Apache Lucene, czy na Solarze? A może jeszcze na czymś innym? W tej chwili jest ona zbudowana na Solarze, aczkolwiek w grupie mamy jedną i drugą grupę. Korzystając zarówno z Elasticsearcha, jak i Solara. No w tej chwili powiedzmy podejmujemy jakieś kroki, żeby wybadać, które narzędzie by nam najbardziej pasowało. Tak się składa właśnie, że jestem odpowiedzialny za tą część technologiczną w naszej grupie. I na razie mi się bardzo podoba Elasticsearch, więc powiem tyle. Czy jeszcze był wcześniej? Amos? Wydajność. No nie powiedziałem specjalnie, znowu nie powiedziałem nic o wydajności, faktycznie. To było faktycznie zamierzone, bo o tym można mówić dość długo. Wiadomo, że na pewno to jest znacznie wydajniejsze niż wszelkiego rodzaju wyszukiwania w bazach, które po prostu trzymają tekst, może być. Nie ma tutaj mowy o żadnych lajkach. Dzięki temu odwróconemu indeksowi, o którym wspominałem na początku, możemy bardzo szybko dostać się do słów, które szukamy. Pozostaje kwestia wydajności indeksowania oraz odpytania. I to zależy bardzo mocno od konfiguracji naszych tokenów, znaczy naszych analizatorów oraz od funkcji skorującej. Analizatory oczywiście, jeśli przesadzimy, to będziemy indeksować to bardzo długo, a pamiętajmy też, że podobna analiza odbyła się podczas zapytania, także to też bardzo wpływa na wydajność, a co więcej, funkcję skorującą, którą widzieliście, można podmieniać na inne, można tworzyć własne i można przesadzić. Słyszałem o człowieku, który łączył się z bazą bodajże Redisową w trakcie skorowania przy każdym dokumencie i uważał, że to jest świetny pomysł. Nie był to świetny pomysł. Ale o wydajności generalnie można byłoby długo mówić. Mogę oczywiście. Chciałbym przygotować pewne przykłady za jakiś czas, może jakieś flash toki na ten temat. No w tej chwili tutaj żadnych danych nie mam. Jednak jest to bardzo szybkie. Mogę pokazać jakieś zapytania, które to pozostają działające w trakcie milisekund tak naprawdę, znajdujące wszystkie dokumenty. Porównanie wydajności tak. Trzeba byłoby naprawdę zastosować identyczne warunki. Ten przykład nie jest dobry, bo jest bardzo mały i faktycznie nie odbyła się tutaj większa analiza. To, co mniej więcej jest prawdą, albo przynajmniej było do niedawna, to jest to, że samo odpytywanie działa w dość podobnym czasie, ale Elasticsearch jest dużo mniej odporny, znaczy dużo bardziej odporny na zapisywanie do indeksu w tym samym momencie, co jest odpytywanie. To jest, myślę, dość przyjemne, aczkolwiek to też w Solarze szło coraz lepiej. Teraz, jak ostatnio sprawdzałem, są dość zbliżone do siebie. Wydajnościowo generalnie nie warto patrzeć na jedno czy drugie rozwiązanie, bo są bardzo do siebie podobne. Tak naprawdę mówimy o wydajności biblioteki Lucene, a nie o samych tych usługach. Jeśli dobrze pamiętam, to Elasticsearch domyślnie i chyba ogólnie storuje całe dokumenty, kiedy Solar po prostu indeksuje bez storowania. Jak to wpływa na wielkość indeksu? Po pierwsze, faktycznie jest tak, że wszystkie storują domyślnie. Zarówno Lucene ustawiamy, to widzieliście, ale zarówno Solar, jak i Elasticsearch storują dokumenty. To, co robi? Przede wszystkim spowalnia zapisywanie faktycznie dokumentów, co jest chyba oczywiste, bo każde to pole musi zostać zapisane, ale ma to też wpływ, który wydaje się być mniej oczywisty na samo zapytanie. To znaczy, tak naprawdę indeks jest trzymany w postaci plików na dysku. Jeśli mówimy oczywiście o plikach na dysku, a zwykle mówimy, to informacje na temat indeksu, czyli tego odwróconego indeksu, o którym wspomniałem, a i o jego wartościach, czyli tym źródle informacji, leżą bardzo blisko siebie, w sensie to są pliki w jednym katalogu. Powoduje to, że my jesteśmy w stanie spowolnić swoje odczytywanie, dlatego że Lucene musi przejrzeć każdy ten dokument, oczywiście omijając cache, który tam może jakiś być fajl systemowy, ale Lucene musi przejrzeć każdy dokument, żeby sprawdzić, czy faktycznie odpowiada on zapytaniu. Czyli po prostu orzy po dysku. Jeśli mamy tam duże pliki między tym, to po prostu spowalniamy IO tak naprawdę wykonania, co spowoduje, że zapytanie też będzie wolniejsze. Wartości, one wbrew pozorom nie muszą być wcale takie duże, zwłaszcza jeśli mamy dobry cache na systemie. Ale wiem, że na przykład indeksowanie potrafi zająć naprawdę masakrycznie dużo większą ilość czasu, kiedy jest to zapisywane. Podstawowym zasadą działania jest to, że raczej się robi tak, że tworzymy wyszukiwarkę, tworzymy tam ID, czyli zapisujemy ID dokumentu w jakiejś innej bazie i po prostu jak już znajdziemy, to idziemy do innej bazy, żeby pobrać te informacje. Jaki jest limit wielkości indeksu?
Oj, to zależy od bardzo wielu czynników. Nie powiem ci żadnych liczb tutaj, bo nawet nie sprawdzałem takich rzeczy. Pamiętam, że czytałem, że dobrą zasadą jest to, że to była mowa o solarze, tak naprawdę to definiuje jakiś limit Lucene, bo to jest mowa o jednym szardzie, że tam jeśli mamy już kilkaset milionów dokumentów, to warto rozdzielić to na większą ilość, ale to też zależy tak naprawdę, nie ma co na to patrzeć. Tak naprawdę każdy dokument jest inny, każde nasze maszyny są inne, warto to samodzielnie sprawdzić i to przetestować. Trudno mi teraz powiedzieć. Tak, ale to nie jest kwestia silnika. Tak naprawdę to wybieramy jakieś operacje, które tam tworzymy, więc mamy pewnego rodzaju filtry, nie pamiętam dokładnie które, ale takie filtry stemmingowe, niektóre są w stanie stwierdzić, że działa na którymś języku, żeby wybrać odpowiednie operacje. Oczywiście w większości przypadków dużo lepiej jest użyć filtrów, które są do specyfikacji konkretnego języka, ale na przykład standard tokenizer jest w stanie wykryć pewne rodzaje oddzielania słów od siebie. Może niekoniecznie szukając konkretnego języka, wiedząc jaki to jest język, tylko wybierając zestawu tych, których wie, że tak faktycznie działają. Ale mówię, lepiej faktycznie używać narzędzi, które są wyspecyfikowane. Jeśli wiemy, to lepiej to zrobić, czyli generalnie twórzmy indeksy dla danych, które są porównywalne do siebie, czyli jeśli mamy dokumenty w języku polskim, to warto zobaczyć w jeden indeks, dlatego że łatwiej się na nim szuka. Jeśli mamy wiele rodzajów, bo tak naprawdę treści o różnych językach to są różnego rodzaju wyszukiwane dane, to jest już to dużo trudniejsze. Dobra, co jeszcze jedno pytanie? Nie. No jedno pytanie. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? A, idealnie. Dobra, dziękuję bardzo.